te Mrokasa. No to wybrałem tą. Ma najbardziej bitne logo. A wiesz co się okazało? Dzień dobry Państwu, witam Państwa gorąco. Dziękuję, że Państwo bohatersko przebrnęliście przez strugi deszczu, żeby się z nami spotkać. Mam nadzieję, że będzie nam pomagali w tych rozważaniach, które są przed nami. Ja się nazywam Jacek Żakowski. Poproszono mnie o prowadzenie tej debaty pod hasłem Podzielmy się naszą wolnością. I zgodziłem się, chociaż nie wiem, czy bardzo mamy się czym dzielić ostatnio. Ale to o tym trochę będzie. Poproszono mnie to dlatego, że 2 lata temu też miałem przyjemność prowadzić taką debatę, kiedy Golgota Piwnik się nie rozegrała w Poznaniu. To była ciekawa debata. Dzięki temu, że była gorąca atmosfera, ale wszystkim dzięki temu, że przyszło wiele osób zaangażowanych w to, co się stało. Znaczy w sprawę wolności, w sprawę naszych praw i w sprawę ograniczeń, które nagle wybuchły, może nie pierwszy raz, ale pierwszy raz w taki bardzo dojmujący sposób, że w całej Polsce, jak część Państwa pamięta, w bardzo wielu miejscach w Polsce tekst był czytany, przychodziły masy ludzi, jednym się to podobało, jednym przychodzili dlatego, że im się podobało, inni przychodzili dlatego, że im się nie podobało. Krótko mówiąc, obywatele skorzystali z wolności wypowiedzenia się w sprawie sztuki. Pozytywnie albo negatywnie. To było coś zupełnie niezwykłego, także w tej debacie 2 lata temu, że te głosy pozytywne i negatywne za i przeciw funkcjonowały w obrębie, można powiedzieć, cywilizowanych norm. Były bardzo radykalne. Ci z Państwa, którzy byli, to pamiętają. Ale były w obrębie cywilizowanych norm i były istotne. Mam nadzieję, że dzisiaj wspólnym wysiłkiem uda nam się zbliżyć do tego, co się wtedy udało, chociaż oczywiście nie mamy takiego wyrazistego pretekstu, ale za to mamy bardzo wyrazisty kontekst, nie tylko w Polsce, ograniczania naszej wolności, a może samo ograniczania naszej wolności, a może przeciwnie, może bardziej obfitego korzystania z prawa do wolności ci, którzy uważają, że niektórzy nadużywają wolności. To też jest jakiś punkt widzenia. O tym bym chciał, żebyśmy porozmawiali. Przedstawię teraz uczestników debaty siedzących po tej stronie. Państwa wszystkich nie będę przedstawiał, ale proszę się przedstawiać, jak będzie Państwo zabierali głos. Profesor Przemysław Czapliński, literaturoznawca, antropolog. Jeden z bohaterów głównych debaty sprzed 2 lat, człowiek, który zniósł pyskówkę na poziom, o którym się czasem marzy. Piotr Górny, góral, raper. Tam siedzi Maciej, nie chciałem powiedzieć twór w żadnym razie. Szczepan Kopyt. I teraz mamy tutaj dwie damy w centrum sceny. Pani Joanna Ciechanowska, nauczycielka i społeczniczka, autorka, szefowa pracująca nad programem polityki społecznej dla Poznania na lata 2040. I Weronika Szczerwińska, dyrektorka, dramaturzka, dyrektorka teatru, artystyczna teatru w Kaliszu. Bardzo wszystkich Państwa witam, dziękuję, że się dali zgromadzić. I może, żeby już przejść do byka i jego rogów, to zapytam Przemka Czaplińskiego. Co się właściwie przez te 2 lata stało z naszą wolnością? Bo to był taki punkt, mam wrażenie, w którym zdaliśmy sobie sprawę, widzieliśmy zawsze, że jest problem. Ale żyliśmy z tym problemem od małego. I te 2 lata temu zdaliśmy sobie sprawę, że przechodzimy w stan ostry.
A co się stało przy nim? Dzień dobry Państwu. Jest chłodno, ale zarazem gorąco, bo czuję, że przyszliście, że jesteście z nami. Że pytania, które dzisiaj padną, nawet jeśli rozstrzygać je będziemy w takim gronie, będą zarazem odpowiedziami, które udzielają sobie nawzajem ludzie w całym mieście, a być może również i w szerzej pojętym społeczeństwie. Mówimy zarazem jakby dzisiaj we własnym imieniu i za każdym razem, kiedy udzielamy jakiejś odpowiedzi, to zadajemy sobie pytanie o to, czy ktoś inny też tak myśli. To jest częściowa, początkowa odpowiedź na twoje pytanie, co się takiego stało. Ja oczywiście mam jakąś taką luźną, bardzo hipotezę, niespójną, niezborną, ale myślę sobie, że to, w czym w tej chwili uczestniczymy jako historii, to jest taki bardzo niedobry moment, kiedy się skumulowały, jak w totolotku, rozmaite błędy 20 kilku ostatnich lat, zarówno tych popełnianych przez kolejne rządy w Polsce, jak i tych popełnianych w Unii, jak i tych oczywiście, które popełnialiśmy my wszyscy na co dzień, źle reagując, niedostatecznie reagując na rozmaite zjawiska i zachowania czy procesy. Ukonkretniając, to powiedziałbym tak, że 2 lata temu zdaliśmy sobie sprawę, że istnieją, najogólniej mówiąc, 2 typy albo 2 grupy wolności, wartości związanych z wolnością. Pierwsze z nich należą do kwestii tożsamościowych, te drugie natomiast związane są z ekonomią. Problem, jak się zdaje, tak jeszcze raz podkreślam, to jest taka moja, jakaś taka moja narracja, tak ja sam ją sobie układam w głowie, niepewny, wątły, niebaczny, rozdwojony w sobie, niepewny tego, czy to jest słuszne. Mam wrażenie, że problem polegał na tym, że po 1989 roku bardzo wiele zrobiono, przynajmniej przez pierwszą dekadę, dla tych wolności typu pierwszego, takich tożsamościowych, tak żeby każdy mógł być inny. Natomiast bardzo niewiele zrobiono w tej kwestii drugiej. A problem, w którym tkwimy dzisiaj, polega na tym, że nagle budzimy się w takim świecie, w którym okazuje się, że te 2 wolności można na siebie napędzić. To znaczy, że można części społeczeństwa powiedzieć, że wasze bezpieczeństwo ekonomiczne zależy tylko od tego, jeśli stłumicie albo odbierzecie innym ich wolności tożsamościowe. Czyli mówiąc już najbardziej trywialnie, czyjeś 500+, zależy od tego, czy będzie tutaj zróżnicowanie tożsamościowe, czy będą tutaj takie kwestie jak gender, czy będą tutaj ludzie o innym kolorze twarzy, o innej orientacji seksualnej. Ten moment, w którym udało się komuś wmówić społeczeństwu, że te 2 rzeczy, te 2 wolności stoją naprzeciwko siebie, jest wielkim zwycięstwem manipulacji, nieprawdopodobnym zupełnie zwycięstwem manipulacji, ale zarazem jest pewnego rodzaju faktem społecznym. Bo inaczej nie da się wytłumaczyć tego, że ktoś podchodzi do drugiego człowieka o innym kolorze skóry i uderza go, albo znieważa, spotwarza go, tylko i wyłącznie dlatego, że ten człowiek ma po prostu inny wygląd, tak? Ten drugi człowiek z niczym mu nie zagraża, niczego mu nie zabiera, ale to się bierze, jak sądzę, właśnie stąd, że ten ktoś, kto atakuje, jest przekonany, że jego wolność, jego bezpieczeństwo, poczucia bycia u siebie jest uzależnione od tego, że ktoś musi zostać wykluczony. Teraz nasze zadanie, jak sądzę, polega na tym, żeby rozplątać ten potworny zupełnie węzeł, w ramach którego 2 wolności zostały ustawione naprzeciwko siebie. Jesteśmy w tym, jakby tkwimy w takiej niesamowitej narracji, bardzo wyrazistej i przez to niesłychanie nośnej, bo to jest zawsze bardzo poręczne w polityce, kiedy komuś się udaje powiedzieć albo my, albo oni. Jesteśmy przeciwko komuś, w związku z tym on jest przeciwko nam. Jak sądzę, zbudowanie takiej konfliktowej, podwójnej narracji, takiej, w której dzieli się społeczeństwo na jedną i drugą część, jest jednym z największych źródeł klęsk, konfliktów i niepokojów. I rozwikłanie tego, przełamanie tej dychotomii
jest jednym z najważniejszych zadań. Oto miejsce, oto moment, w którym tkwimy, tak jak ja to postrzegam. Gdyby to było takie proste, to byśmy mieli to tylko w Polsce. Znaczy? Bo 500 plus jest tylko w Polsce. 500 plus jest tylko w Polsce, ale pewnego rodzaju typ, nie wiem, troski i zastraszenia, lęków związanych z tym, jak się rozwija rynek, lęków związanych z tym, co przynosi unionizacja i globalizacja, lęków związanych z tym, co pojawiło się od południa Europy, czyli tą falą migracyjną, a także niepokojów związanych z tym, co się dzieje z naszym klimatem i tak dalej, tak? Lęk jest czymś, co niesłychanie łatwo skapitalizować pod warunkiem, że będziemy mogli jakoś dokonać pewnego rodzaju konwersji. Nie poradzimy sobie z globalizacją, nie poradzimy sobie z klimatem, nie poradzimy sobie z dziesiątkami innych problemów. Ale można jakby pokazać, że pewne problemy się pojawią u nas, jeśli przyjdą tutaj, no właśnie, ludzie o innym kolorze twarzy, o innym kolorze skóry, ludzie o innych orientacjach, ludzie o innym pochodzeniu, innym wyznaniu religijnym i tak dalej, i tak dalej. To już można zrobić nawet tam, gdzie nie ma 500+. Proszę sobie przypomnieć, jak wyglądała reakcja południa Europy na to. A do tego się oczywiście także dokłada bardzo źle prowadzona taka polityka egoizmu Unii Europejskiej, która doprowadziła do osamotnienia najpierw Grecji, potem Włoch, prawda, które samotnie stały przed tym problemem, a później również i krajów południowo-środkowej Europy. Więc myślę, że nawet bez 500+, tego rodzaju lęk i odpowiednie zobrazowanie i skanalizowanie tego lęku da się zrobić. Zapytajmy górala może, jak on to odbiera, bo wrócimy do tego wątku ekonomiczno-politycznego oczywiście, ale jeszcze bym chciał, żebyśmy zostali na poziomie takich odczuć społecznych. A mi się wydaje, że ludzie, szczególnie młodzi w tej chwili, bardzo potrzebują jakiejś tożsamości, bardzo poszukują tożsamości, są niepewni mocno tego, kim są, i pojawiła się taka narracja, jak wiadomo, mocna, dziękuję, że jesteśmy nie społeczeństwem, ale bardziej narodem, i pojawił się szereg specjalistów, którzy w sposób taki właśnie bardzo jednoznaczny definiują, co to jest ten naród, i to działa niestety. To są jakieś techniki socjologiczne. Przy tym natłoku informacji w tej chwili, przy braku zaufania jakby powszechnym do tych środków przekazu wszystkich, no pojawia się narracja, że mamy się bać obcych, co jest bardzo niebezpieczne i krzywdzi nas samych chyba. Wydaje mi się, że młodzi ludzie są zagubieni zwyczajnie i łapią w lot proste definicje, proste odpowiedzi. Tak jak pan powiedział przed chwilą, no, najłatwiej zjednoczyć nas przeciwko komuś. Ma pan wrażenie, że inaczej niż, nie wiem, 2 lata temu, 5 lat temu, 8 lat temu, że tu coś się istotnie zmieniło? Zmieniło się, sufler się zmienił. Znaczy sufler się mocno zaktywizował i nauczył się sprawnie się poruszać w przestrzeni internetowej, czego wcześniej nie robił przede wszystkim, i to działa. To się zmieniło, natomiast niepewność wlecze się chyba cały czas, z tego co pamiętam. Myślę, że panią Joannę poprosimy na końcu, bo ona będzie musiała udzielić odpowiedzi na te wszystkie problemy. Ale no taką ma pani robotę, co ja poradzę. Ale chciałem zapytać panią Weronikę. Czy z punktu widzenia artystów, sztuki, świata, tego świata sztuki krytycznej, zadającego pytania, próbującego drążyć, tego świata, który, no tak jak teatr w Polsce, na przykład teatr krytyczny, antycypował te procesy. No, to była właściwie pierwsza sztuka, przynajmniej moim zdaniem najważniejsza sztuka, antycypująca te procesy, zapowiadająca to, co się dzieje. Czy ma pani poczucie, że dziś jest coś istotnego do dodania w tej antycypacji, która przez ostatnie 12 lat w teatrze się działa? Tak. Jestem przekonana, że dopiero teraz stoimy tak naprawdę przed bardzo poważnym, bardzo trudnym zadaniem, bo
sztuka krytyczna w Polsce, czy teatr krytyczny antycypował w jakiś sposób te problemy wspólnoty, wspólnotą przez ostatnich kilkanaście lat zajmując się wręcz obsesyjnie. Natomiast problem polegał na tym, że ta wspólnota przybierała takie kształty jednak niepokojące, wykluczające i bajkowe. Dlatego, że przynajmniej z mojego punktu widzenia ta refleksja wspólnotowa, którą słyszeliśmy do tej pory, ona nie była refleksją przygotowaną na inność, nie była przygotowaną na społeczeństwo, które jest rozmaite, które jest różnorodne, które nie tylko boi się jakichś obcych, które mogą przybyć z zewnątrz, ale przede wszystkim jest rozdzielane pogardą wobec samego siebie. I wydaje mi się, że ja bym powiedziała, że dla mnie takim bardzo ważnym momentem w ostatnich latach było tak naprawdę zablokowanie premiery Nieboskiej Komedii w reżyserii Olivera Fischera w Starym Teatrze. Ponieważ to pokazywało, że tak naprawdę najsilniejszym czymś, co możemy sami sobie zrobić, jest zinternalizowanie pewnych gestów, konformizmu, cenzury, uznania, że pewne tematy, tak jak w tym przypadku antysemityzm, zostały raz podjęte przez sztukę krytyczną, zostały przepracowane. Wydaje mi się, że zbyt łatwo uwierzyliśmy w to, że temat podjęty równa się temat przepracowany. Zbyt łatwo uwierzyliśmy w to, że reinterpretacja klasyki we współczesnym kostiumie, że wprowadzanie na scenę symboli narodowych w rozmaitym kontekście równa się praca nad wspólnotą. Mam wrażenie, że tak naprawdę cały czas operowaliśmy w ramach takiego bardzo samozadowolonego kodu romantycznego, który się sam sobą syci. No i teraz jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Ja mam wrażenie, że to jest dopiero praca, którą mamy do wykonania. Praca nad wspólnotą, która musi być różnorodna. Ja tu powołam się na Przemka, ale nie dopuszczę go do głosu na razie. Bo to była praca nad wspólnotą, ale nad wspólnotą zawstydzania, zawstydzonych. I ja mam takie wrażenie, że przez to, że ta praca się zaczęła i się nie dopełniła, to jedyny efekt, jaki uzyskaliśmy, to było rozbicie gniazda os. I one się wyleciały wściekłe. Ale przez to, że nie poszliśmy, to, że to się nie dopełniło, to nic dobrego z tego nie wynikło. Takie jest moje wrażenie. Przemek potem będzie mógł odpowiedzieć, ale chciałbym też, żeby pani się do tego zasługowała jako współtwórca tego procesu. To znaczy, ja nie wiem, czy jestem współtwórczynią tego procesu, bo dla mnie różnice były gdzieś zawsze istotne. Ja mogę bić tutaj w swojej piersi z innego trochę punktu widzenia. To znaczy, mam wrażenie, że to coś, co jest bardzo mocno do przemyślenia przez sztukę, jak przez każdą instytucję wytwarzającą myśli, refleksje i symbole, jej uwikłanie hierarchiczne i uwikłanie klasowe. Znaczy to, z czym myślę, teatr jest metaforą pewną wspólnotą w miniaturze. Jest bardzo w tym momencie w Polsce konfliktogennym środowiskiem, rozdzieranym nie tylko przez konflikty ideologiczne, ale przede wszystkim przez potworne nierówności, na które przez lata się godziliśmy. To znaczy teatr w Polsce jest zjawiskiem cały czas bardzo elitarnym, bardzo promującym hierarchię, bardzo promującym, bo to się zaczyna na przykład na poziomie zarobków, na stosunku zespołów artystycznych do zespołów technicznych, tak? Więc jakby myślę, że my tutaj, jakby operując w takiej mikrostrukturze, tak naprawdę mierzymy się z takimi samymi problemami jak społeczeństwo w całości. Natomiast jeśli chodzi o wejście w to rozbicie tego gniazda os, tak. No właśnie, bo to chyba się zaczęło, w mojej pamięci to się zaczęło od przegranej bitwy o Jedwabne, o pamięci Jedwabnego. Które udało się wprowadzić do świadomości jako niezwykle ważne zdarzenie, ale nie udało się go wprowadzić wraz z, nie chcę powiedzieć jednoznaczną, ale ze spójną aksjologicznie oceną tego, co się stało. I myślę, że od tego zaczęło się to, co widzimy w Polsce dzisiaj w sferze symbolicznej. Może przesadzam, ale... Nie wiem, czy potrafiłabym tak klarownie wskazać jedno wydarzenie, ale to jest na pewno bardzo dobry, czy jeden wątek powiedzmy, ale to jest na pewno bardzo dobry przykład. W tym sensie, że pewne problemy zostały napięte, natomiast ta wspólnota, o której do tej pory opowiadaliśmy w teatrze, być może miała nieco zbyt silne tendencje do rozgrzeszania się. To znaczy podejmujemy jakiś wątek, na przykład Jedwabnego, ale w sumie to jesteśmy bardzo dobrzy, bo go podjęliśmy. Czyli mam wrażenie, że ta sztuka wspólnotowa, przynajmniej na moim polu teatralnym, trochę za nadto napawaliśmy się tym,
że mój Boże, podejmujemy takie istotne tematy. Tymczasem one gdzieś tak naprawdę nie szły... Ale to można też powiedzieć o teatrze Warnikowskiego, prawda? Badającym gender. Czy o tęże w ogóle? Jedno tak. zdanie bym chciał dołączyć. Nie miałem rady przekazać. Bardzo ważne to, co teraz powiedziałaś, a mianowicie nie aż tak, że ta grupa ludzi, czy ci ludzie, którzy się zajmowali tymi problemami, napawali się tym, bo to niejednokrotnie było związane z niesłychanie istotnym procesem myślenia, pracy i tak dalej. Natomiast rzeczywiście nie tyle zabrakło spójnej oceny, ile zabrakło takiego podzielenia się tym problemem, który został odkryty, prawda? Czyli w momencie, w którym od połowy lat 80. zaczął powracać w debacie publicznej zarówno problem takiej współwiny związanej z Holokaustem, jak i różne inne tego typu problemy, to zawsze było w tym coś w rodzaju takiego scedowania. My odkrywamy, a wy bierzecie to na siebie, na swoje sumienie, prawda? Znaczy my się oczyszczamy przez wyznanie i wskazujemy was, którzy się nie oczyściliście. Tak, od teraz jakby ta praca, ten obowiązek, ten trud jest na was. Stąd zaczął się taki bardzo dziwny pojedynek, który polegał na przerzucaniu się nawzajem, prawda? Nie wiem, czy państwo pamiętacie, jak się rozgrywała ta debata o Jedwabnem, Olissa Debe poprosił o obywatelstwo, pinkarz obcego pochodzenia. Usłyszałem wtedy taki żart, kiedy Olissa Debe zostanie Polakiem, jak przeprosi za Jedwabnem, a kiedy zostanie prawdziwym Polakiem, jak odmówi przeprosin za Jedwabnem. Tak? Ten podwójny żart dobrze, jak sądzę, obrazował właśnie tego gorącego kartofla. Okej, sorry. Nie, ale to jest jakby, myślę, że to doprecyzowanie jest szalenie ważne, bo też było jasne oczywiście moje tutaj wskazywanie pewnego samozadowolenia związanego z podejmowaniem pewnych tematów nie ma na celu deprecjonowania tej pracy, tak? Jakby wykonywanej jakby przez wszystkich artystów, którzy jej podejmowali, czy dyskursy tożsamościowe, tak? Czy właśnie takie rewizyjne związane z współpracowaniem pamięci, historii, tożsamości. Natomiast gdzieś istniały te ślepe plamki, tak? Właśnie jedna z tych ślepych plamek zasadza się na takim wygodnym podziale my-oni. Więc być może coś takiego się zdarzyło, że operacja się fantastycznie rozwijała, tylko niestety pacjent obudził się w trakcie i uciekł porywając skalpel, prawda? I przybiegł i teraz biega z tym skalpelem po Polsce i wiadomo i odczytuje apel Smoleński w Poznaniu, prawda? Czyli, że to jest coś takiego, co próbowaliśmy dużym wysiłkiem wielu osób zrobić, żeby przepracować przeszłość, a ona od tego przepracowywania wróciła w jeszcze bardziej radykalnej formie. Może dlatego, że na przykład czasami traktowaliśmy przeszłość, przepracowując ją w sztuce, jako przeszłość, a nie jako coś, co ma związek ze sprawami jakby teraźniejszości, tak? To znaczy wszystko, co się wydarzyło wokół dyskursu Jedwabieńskiego, czy stosunków polsko-żydowskich, czy polsko-polsko-żydowskich tak naprawdę, w tym momencie można bezpośrednio związać w ogóle jakby z takim szerszym stosunkiem wobec różnorodnego społeczeństwa, wobec uchodźców, tak? Teraz jak widzimy to, w jaki sposób to ruszanie przyszłości tak naprawdę powinno było też prowokować nieustanne pytanie o teraźniejszość, a nie tylko pranie sumień w jakiś sposób. Wydaje mi się, że też trochę za mało było przyznawanie się do pewnych niewygód, to znaczy tego, że niektóre pytania wcale nie są łatwe, że niektóre odpowiedzi są niemożliwe, że pewnych rzeczy w zdrowym społeczeństwie nigdy się nie przepracuje, można tylko o nich przypominać. A mam wrażenie, że sztuka krytyczna, przynajmniej na polu teatru, chciała załatwiać to kolejnymi inscenizacjami. Plus mam wrażenie, że trochę zbyt często sięgamy do tego klucza mitologicznego, mityzującego, który trochę sprawia, że odwracamy się od tego, co jest tu i teraz. To też było trochę takie, ja mam wrażenie, taki pierwsza faza wyzwolenia. Zaczęliśmy się wyzwalać z niemówienia o wielu rzeczach, prawda? I o antysemityzmie, i o genderze, i o różnicach klasowych, o wielu rzeczach, prawda? Zaczęliśmy się z tego wyzwalać, zrobiliśmy z tej wolności użytek, jak zrobiliśmy, a potem przyszli inni i powiedzieli, hej, my też mamy
swoje prawo powiedzieć, co myślimy. Jeżeli wy tak otwarcie mówicie o tym, o czym się nie mówiło, to my też otwarcie powiemy o tym, o czym nie mówiliśmy. My naprawdę nienawidzimy Żydów i Polaków. Tylko ciekawe, że tu konsekwentnie pan używa takich bardzo ostrych podziałów. Ten pacjent, który się nam obudził na stole i uciekł z tym skalpelem, przyszli ci inni. To nie jesteśmy my przypadkiem też, bo tak stawiamy się teraz... Znaczy, że w każdym z nas jest trochę tego jednego i drugiego, na pewno. Znaczy, chyba musimy w ten sposób rozmawiać, bo inaczej, jeżeli będziemy uznawać, że my robiliśmy jakiemuś społeczeństwu jakieś operacje i to społeczeństwo się obudziło ze skalpelem, to nigdy nie dojdziemy tutaj chyba do porozumienia. Pan Szczepan obserwuje też, jak to funkcjonuje społecznie w Poznaniu. Pan widzi jakąś dynamikę tej sytuacji, że wrócę do tytułowego pytania, co zrobiliśmy z naszą wolnością, czym możemy się dziś podzielić? Niekoniecznie myślę, że chciałbym się skupić na Fyrtlu Poznańskim. Wydaje mi się, że najważniejsze, jeśli chodzi o taką diagnozę, z której moglibyśmy też wyciągnąć jakieś wnioski co do tego, jeśli już bardzo trzymamy się tego pacjenta. Nie upieram się, może to jest za radykalne. Może lekarz sam sobie robił operację i uciekł ze stołu operacyjnego. Może tak. W każdym razie wydaje mi się, że ten brak jakby pewnych tematów, które by się pojawiały, to przede wszystkim brak tematów związanych z bezpieczeństwem socjalnym. I tutaj nastąpiło coś bardzo dziwnego. Myślę, że to nie stało się w przeciągu tylko ostatnich 2 lat, ale ostatnie 2 lata są zamienne pod względem politycznym i myślę, że na tym chciałbym się skupić. Chodzi o prostą myśl. Chodzi o taką myśl, że nieobecność tych tematów w debacie publicznej nie wynikała z tego, że one były w jakiś tam sposób niemodne po prostu. Nie istniały osoby, które by wyrażały, nie istniał żaden ruch osób, które nie wstydziłyby się tego, że na przykład są w ogóle po lewej stronie w polskim życiu politycznym. Od bardzo niedawna właściwie można się do tego w jakiś sposób przyznawać. Jest to dalej oczywiście atakowane w jakiś tam sposób. Natomiast istniały oczywiście grupy, które podejmowały różnego rodzaju tematy związane z budowaniem także języka wokół walki klasowej, które podejmowały. Na przykład chodziłoby przede wszystkim o mieszkalnictwo, o opór związany z narzucaniem jakby nowych form zagospodarowania mieszkań, w których mieszkają jeszcze ciągle żywi, zazwyczaj starsi ludzie. Myślę, że także kwestia związana z tą wolnością, którą definiujemy jako pewną dozę różnorodności, jaką możemy posiadać w naszym życiu publicznym, także była jakoś podejmowana przez stronę lewicową, ale ta strona stroniła od udziału w życiu politycznym ze względów, powiedzmy, pryncypialnych. Ale podnosiła takie rzeczy jak, nie wiem, robiąc jeszcze jakiś czas temu ci straszni goście, którzy teraz palą kukłę Żyda, bądź palą sobie jakieś swastyki gdzieś po lasach, albo maszerują z falangą po środku miasta, oni byli bardzo małą grupą. I tę bardzo małą grupę, także niewiele większa, choć kilkutysięczna grupa osób o poglądach lewicowych chciała zatrzymać. Oczywiście chodziło o marsz 11 listopada. Tematy, które wtedy jakby były podejmowane przez środowiska lewicowe, wydawały się dla mainstreamu liberalnego wyssane z palca. Właściwie jakoś specjalnie nawet nie interesowały media to, co mówiliśmy w ramach tych środowisk o społecznym jakby cyklu, pewnym zaczynie gniewu, który funkcjonuje, nie było istotne. I przyszedł ktoś, kto o
tego rodzaju język, zaczął podejmować. Zaczął go podejmować zupełnie na serio, a jest zupełnie gdzieś, że to jest język wytworzony. To oczywiście jest duży skrót, ale mam wrażenie, że dopiero pojawienie się takiego aktora społecznego, rzeczywiście społecznego aktora, jakim jest na przykład Partia Razem, albo na przykład jakieś poruszenie w rodzaju kodu, czyli dopiero pojawienie się pewnej masy ludzi, którym o coś chodzi na nowo, a nie ciągną jeszcze tego 25-lecia, które przynajmniej po nami jest fetowane, dopiero może być zaczynem tego, że możemy w ogóle próbować zastanawiać się nad instrumentami pewnych zmian, jakie moglibyśmy dokonać. Znaczy, jakich moglibyśmy dokonać, a jakich nie udało się skonsumować tak naprawdę politycznie osobom, które te tematy wyniosły. Uratujemy się przed spięciem kolejnego nam nie potrzeba. Bardzo dziękuję za czujność. Też byśmy mogli przeżyć do końca debaty. Elektryzujący. Ale za chwilę już się zbliżamy do momentu, kiedy będziemy mogli, będziemy chcieli poprosić Państwa o włączenie się, proszę się przygotować. Chciałem tylko dodać coś do tego, o czym mówimy. Generalnie to mierzenie się z ciemnymi kartami historii, czy mierzenie się z kimś innym, obcym, bo tylko spotykając się chyba z obcym, możemy się czegoś dowiedzieć o samym siebie, musi w końcu nastąpić i pokazuje, że to paliwo tej takiej bajery, że jesteśmy fajni, bo zarabiamy i jesteśmy do siebie podobni i odnosimy sukcesy, czego byliśmy pewnie głodni po komunie i tak dalej, już się chyba wyczerpało i to hasło nie ma wolności bez solidarności jest chyba szczególnie w tej chwili potrzebne i jest kluczem jakby do definiowania, czym jest wolność. Nie? Bo... Ale kiedy ja mam wrażenie właśnie, że tutaj coś, tutaj jest ten problem, bo w odpowiedzi na hasło nie ma wolności bez solidarności, dziś zwycięża hasło nie ma solidarności w świecie wolności. I to się wydawało diabelskim połączeniem politycznym, prawda? Że trzeba zrezygnować z pewnych swobód politycznych, ze swawoli może pewnej politycznej, żeby zademonstrować solidarność społeczną. Prawda? I to jest to, na czym ta władza jedzie. Ale to nie jest nic bardzo odkrywczego. Ja ostatnio coraz częściej sobie przypominam książkę Daniela Rodwika z 2012 roku, gdzie on opisał trylepat. Znaczy, wiecie, postawił tezę, że nie można mieć globalizacji, czyli tego takiego liberalnego, ultraliberalnego wariantu kapitalizmu, który w Polsce też funkcjonuje, mając jednocześnie suwerenność, czyli tożsamość i demokrację. Czyli któryś z tych trzech, czyli wolność. I z których z tych trzech czynników trzeba obciąć? Z któregoś trzeba zrezygnować? No i przez ostatnie kilkanaście lat ćwiczyliśmy wariant skracania suwerenności, czyli tożsamości, prawda? Roztapiamy się w Europie, robimy porządki ze swoją przeszłością, żeby się zuniwersalizować i tak dalej. No a teraz mamy backlash, prawda? Odpowiedź na to, reakcję. Dlaczego? Wróćmy do tożsamości. No a przypnijmy wolność, czyli demokrację, prawda, prawo, tam sądy i tak dalej. To jest bardzo ciekawa sytuacja. To jest sytuacja, wobec której staje pani Joanna Sikorska. I tak patrzę na panią, bo jakby mi ktoś powiedział teraz, żeby w tych warunkach w Polsce takie przedsięwzięcie podjąć, to bym struchlał. Dwa lata temu się nie bałem, a teraz bym się bał. Ale ja też cały jestem struchlała. Trochę tak to wygląda. Nie? No niestety, bo ja myślę, że to zadanie jest nie dla mnie jednej, tylko dla nas wszystkich. I że jeżeli będziemy myśleli, że ktokolwiek za nas to rozwiąże, no to darujmy sobie, możemy spokojnie czekać i patrzeć, co się będzie działo dalej. Ja nie wiem, skąd pan ma te informacje, że ja tutaj znajdę rozwiązanie na to pytanie, bo ja na pewno nie.
Natomiast tak to jest, że od nauczycieli i od tych zaangażowanych nauczycieli oczekujemy jakichś kierunków, jakichś wskazówek i podpowiedzi. I ja powiem tak, kiedy dostałam zaproszenie do tej debaty, pani Beata Chmiel, która do mnie zadzwoniła, pokazała materiały, które są jak gdyby punktem wyjścia do tej dyskusji. I nie ukrywam, że było to dla mnie dość ważne rozwojowe zadanie, ponieważ jak dotychczas za wszelką cenę uciekałam od książki pod tytułem Wojna polsko-ruska Doroty Masłowskiej, która jest podstawą artykułu pana profesora Czaplińskiego. No ale postanowiłam, że jako wywołana, no to trzeba się przygotować, przełamałam opór, wzięłam tę książkę, przeczytałam. I oczywiście z całym szacunkiem dla pani Doroty Masłowskiej, ja teraz przechodzę przez wszystkie trudne, ale jestem na emeryturze, potem mogę iść na jakieś traumatyczne odreagowanie. Czytałam to zresztą w warunkach sprzyjających, bo przy słońcu greckim, więc czytało się pewnie inaczej, ale co chcę powiedzieć, że jak czytałam tę książkę, to czytałam ją z wielkim szacunkiem dla talentu pani Masłowskiej i z taką głęboką refleksją, że to jest zapis kryzysu polskiej edukacji i tego, co się przez ostatnie, przez całe moje życie właściwie dokonuje. Ja pamiętam reformy edukacji, te, z którymi wchodziliśmy w okres niepodległości, wiarę i nadzieję, że odwrócimy wszystko to, co było związane z komuną, że potem szkoła się stanie właśnie przygotowująca do życia, właśnie ucząca tego wszystkiego, co jest potrzebne w życiu, a mniej romantyczna i mniej taka z tradycjami konserwatywna, bardzo taka przygotowująca do otwartego myślenia i samodzielnego myślenia. I to się niestety nie dzieje, a po wczorajszym wystąpieniu pani minister Zalewskiej jestem przekonana, że mamy przed sobą kolejne lata, w których ja już nie wiem, czy należy tylko uciec, czy udać się na emigrację zewnętrzną, czy na wewnętrzną, w zależności od środków, czy po prostu okopać się i zacząć walczyć o zmianę. Bo jeżeli jedyną perspektywą zmian w budowaniu myślenia społecznego, myślę o takim, o budowaniu człowieka, które się jednak w tym systemie edukacji powinno odbywać, będzie zmiana struktury zaplecza technicznego, a nie myślenie o tym, że my przygotowujemy człowieka do życia, no to zapomnijmy o rozwiązaniu któregokolwiek z problemów, o których żeście tutaj Państwo bardzo mądrze mówili. Bo jak my mamy rozmawiać z obcymi, jak my nie umiemy rozmawiać sami ze sobą? Jak mamy uczyć się współpracy, solidarności, jak nastawieni jesteśmy na indywidualną taką walkę o najpierw o byt, a potem o karierę, a potem w ogóle o siebie, a potem nagle się okazujemy, że wszyscy jesteśmy pojedynczymi, samotnymi ludźmi, którzy nie mają znajomych, nie umieją współpracować, nie budują wspólnoty. Ja takie doświadczenie w sobie noszę i noszę ciągle jeszcze opór w sobie na takie doświadczenie. Nie ma we mnie na to zgody. Stąd pewnie dlatego znalazłam się w tej grupie, która gdzieś tam zaczyna mówić o polityce miasta, ale o polityce społecznej, bo mnie nie chodzi o to, żeby powstawały tylko kolejne galerie, w których się ludzie spotykają, żeby się w ogóle ze sobą poprzemieszczać jakoś, bo już nawet centrum handlowego nie mamy porządnego w mieście. Tak się to porobiło, ale żebyśmy globalnie myśleli o dobru naszym wspólnym, jako o takim dobru także wynikającym z myślenia, z jakiejś tam mentalności i to się buduje w szkole. Tego się w szkole niestety polskiej nie robi i z tego co widzę robić się nie będzie, więc ja jestem ostatnią osobą, która dzisiaj odpowie panu na pytanie, jak to zmienić. Bo to wczoraj wierzyłam w edukację, a dzisiaj to już tak niekoniecznie. Ale wierzę w wolontariat seniorów. Na początku. To, że mamy jako wolontariusz pracować teraz, tak? Nie, niekoniecznie jako wolontariusz i to jest właśnie myślenie, które musimy zmienić. Natomiast wierzę w to, że skoro jesteśmy w okresie, będziemy mieli potężną grupę ludzi dojrzałych i starszych, to z wielkimi kompetencjami, to od nich zacząć możemy zmianę społeczną, nie przez to, że oni jako wolontariusze będą usługiwać młodszym, ale przez to, że młodsi będą w dobrych programach, mądrze przygotowanych, korzystać z ich kompetencji i doświadczenia. I to jest siła, którą mamy jako zasób społeczny. Niewykorzystany jeszcze ciągle, ale wierzę, że to się zmieni.
Proszę Państwa, to jest taki moment, w którym gdyby ktoś z Państwa chciał, to mógłby się włączyć. Maciek, co Ty tam robisz? Miałeś tu siedzieć? To jest Maciej Nowak, proszę Państwa, który udaje, że go nie ma, wykorzystując to, że się spóźnił, a myśmy go wcześniej... Chodź, chodź. Jest, bo to też jest taki problem kulturowy w czasach wolności, że niektórzy się umawiają i nie przychodzą. I to, a potem udają, że ich nie ma. I to też powoduje backlash często w postaci narzucania dyscypliny przy pomocy różnych instrumentów, takich jak ABW na przykład. Prawda? Dla tych, którzy nie przychodzą. Dobrze. Proszę Państwa, jeżeli ktoś z Państwa chce się włączyć, to gorąco zachęcam. Jeżeli nie, to my jeszcze, ponieważ deszcz przestał padać, to jeszcze chwilkę rozmawiamy i potem już Państwo uwolniły, chyba że znów zacznie padać, to będziemy rozmawiali do końca deszczu. Nie uwalniamy. Słabe? Nie uwalniamy. A na Placu Wolności. Na Placu Wolności. Dyrektor Berczyński coś chciał powiedzieć w tej sprawie. Bo pytanie jest teraz takie, czy jest... Pani troszkę się uchyliła, ale ta oczywiście jest odpowiedź w sensie takim, że rzeczywiście w starszym pokoleniu są różne potencjały, nie tylko potencjał czasu, ale też potencjał różnych kompetencji społecznych, prawda, do którego można by się odwołać w procesie odbudowywania społeczeństwa, na moje po społeczeństwa przejechanego przez falę cyrku, takiego właśnie, prawda, galerie, te wszystkie rzeczy, zakupy. To już, to pokolenie to już ma za sobą, doświadczyło tego, teraz możesz co innego próbować budować. Ale czy mamy jakieś inne modele odpowiedzi albo propozycje, jakby można było się tą wolnością, która jeszcze w nas jest, albo aspiracją wolności, próbować podzielić wszelką? Wydaje mi się, że to jest... pytanie związane z tytułem tego naszego dzisiejszego spotkania, a mianowicie podzielmy się wolnością. Otóż zanim dojdę do tego, no to tylko dwie krótkie dopowiedzi, a mianowicie bardzo istotne jest dla mnie to, o czym wszyscy mówili, ale z tych wątków między innymi chciałem wydobyć słowa Szczepana, który wskazał na to rosnący brak zabezpieczenia socjalnego, a więc rosnące, związane z tym, rosnące poczucie niepewności. Czego chcemy wówczas, kiedy doświadczamy niepewności? To doświadczamy jej w takich kwestiach fundamentalnych, nie tam tego, czy będzie pogoda, ale właśnie w takich kwestiach absolutnie podstawowych, czy starczy do końca miesiąca, za co kupimy dziecku, nie wiem, buty, i tak dalej, i tak dalej. Czego chcemy wówczas, kiedy doświadczamy niepewności? Chcemy pewności. Pierwsza sprawa. Druga. Czego chcemy wówczas, kiedy doświadczamy permanentnie lęku? A też trzeba sobie uświadomić, że właściwie lękiem posługiwała się każda z możliwych stron, każdy z możliwych rządów, tylko bardzo różnie te lęki obsadzał. Znowu, no człowiek, który doświadcza lęku, szuka poczucia bezpieczeństwa. Jeśli dzisiaj mówimy o tym, jakimi potencjałami dysponuje nasze społeczeństwo, to jak sądzę, trzeba sobie chyba uświadomić, że mimo wszystko jakiś punkt nieprzekraczalny naszej najnowszej historii został przekroczony i od tego nie ma odwrotu. To znaczy od tych gwarancji bezpieczeństwa, które na razie zostały obiecane i częściowo wręczone, nie ma odwrotu. Wydarzyło się coś historycznego. To, co zostało przekazane społeczeństwu, zarówno pod postacią obietnic, jak i pod postacią pieniędzy, to są rzeczy, których to społeczeństwo nigdy już nie da sobie odebrać. Więc każdy potencjał, o którym dzisiaj chcemy mówić, musi równocześnie uwzględniać właśnie to, że to jest potencjał, który jakoś musi wejść we współpracę z tym, co zostało już obiecane, z tym, co zostało nowego wprowadzone do polskiego życia. A więc gwarancje bezpieczeństwa. Druga sprawa. Bardzo istotne, jak sądzę, jest to, co tutaj też Szczepan ma rację, to się nie wydarzyło w ciągu ostatniego roku, czy w ciągu ostatnich dwóch lat, tylko to narastało. A mianowicie taka coraz większa
mechanizacja czy administrowanie polityką. Polityka jest jakby, tak, takie mogliśmy odnieść wrażenie, stawała się coraz bardziej zbiorem rozwiązań doraźnych problemów, żadnej długofalowej myśli. To powodowało, że myśmy w coraz większym stopniu, czy jakaś znacząca część społeczeństwa w coraz większym stopniu mogła poczuć, że nie ma na nic wpływu. Prosi się ją, animuje i co 4 lata zaprasza do wyborów, do wrzucenia kartek, a to na ludzi, którzy pojadą do Brukseli, a to na ludzi, którzy zasiądą w parlamencie. Jaki to ma związek z moim, twoim, naszym życiem? Takie stopniowe wypłukiwanie poczucia podmiotowości, czyli wpływu. Ty mówisz o suwerenności, powiedziałeś suwerenność, czyli tożsamość. A ja bym powiedział suwerenność, czyli wpływ. Suwerenność, czyli wpływ, czyli poczucie na to, że coś mogę, że moja decyzja, mój głos wpływa na kogoś, kto będzie mnie reprezentował. Jak sądzę, w ciągu ostatnich kilkunastu lat tego poczucia nie było. Coraz częściej spotykaliśmy się z znajomymi i mówiliśmy, no dobra, oddam głos na X-a, ale nie dlatego, że X-a popieram, tylko dlatego, że nie chcę Y-a, bo uważam go za dużo większego szkodnika niż X-a. I to są wybory negatywne, które w coraz większym stopniu ludzie w ciągu ostatniej dekady dokonywali. Dlaczego? Dlatego, że mieli poczucie, że nie mają tak naprawdę na nic wpływu. To, co się stało w Polsce, nawet jeżeli jest pozorem, jest związane z tym, że sądzą, iż odzyskali wpływ, odzyskali podmiotowość. Suwerenność tak jest rozumiana. Mamy wpływ na nasze losy, mamy wpływ na naszą historię. Pokierujemy naszymi dziejami tak, jak my chcemy, a nie tak, jak decyduje o tym jakaś tam Bruksela, czy ktoś inny jeszcze nawet, nie wiem, na wyższym poziomie. Więc cokolwiek byśmy dzisiaj mówili o potencjałach społecznych spoczywających w ludziach 50+, 60+, 90+, prawda? Obojętnie jaka grupa społeczna czy wiekowa by to była, obojętnie o jakich potencjałach chcemy mówić, to one mogą wejść do akcji, będzie można je wykorzystać tylko pod warunkiem, że one zostaną podłączone jakoś do tych podstawowych problemów, to znaczy takich, które zostały być może pozornie rozwiązane, ale które ogólnie nazwałbym jako zwrot poczucia bezpieczeństwa i zwrot poczucia wpływu na rzeczywistość. Jest taki fantastyczny, na pewno Przemku czytałeś esej Chantal Mouffe o Ikarze, który się odnosi do Unii Europejskiej właśnie. Mianowicie Unia jest taka, że w ogóle ten nasz porządek taki, powiedzmy umownie bardzo neoliberalny, europejski, globalizacyjny, jest taki bardzo racjonalny, jest bardzo mądry, ma rzeczy policzone, narysowane na wykresach. A człowiek jest jak Ikar, chce polecieć i wie, że się że spadnie na końcu i albo nawet bierze to pod, nie wie tego na pewno, ale bierze to pod uwagę i woli polecieć, ryzykując, że się zastopi i spadnie, niż porządnie siedzieć albo iść, jak ona tam pisze, iść za pługiem, prawda, iść za pługiem. I że to jest coś takiego, i ona tak opisywała ten powrót nacjonalizmu we Francji, to było chyba z kilkanaście lat temu. Dziwny powrót nacjonalizmu. Właśnie takiego romantycznego zrywu, prawda, nieracjonalnego, którego było trochę może też w Polsce w samoobronie, w ruchu Lepera, ale było też trochę w marzeniach profesora Geremka o Polsce, która jest jak Francja właśnie. Ja mam wrażenie, że teraz coś takiego się dzieje, że ten duch romantyczny, ale w takim sensie, nie w takim może najprzyjemniejszym dla Marianne sensie, tylko trochę innym, że on właśnie bierze górę, no? I zabiera wolność. Ja tylko jedno zdanie pozwolę sobie dodać, drobną korektę do tego tekstu Chantal Mouffe, a mianowicie problem polega na tym, że cały ten neoliberalizm wcale nie jest racjonalny. No tak, ale na tym kostium racjonalny, tak. No więc jakby w momencie, w którym odkrywamy, że rynek działa według pewnej logiki, nie wiem, schizofrenicznej, że ten rynek jest bardzo często nieracjonalny, jakby niegospodarny, jest momentem kompromitacji. Wtedy nasza ewentualna nieracjonalność okazuje się jakoś tam racjonalna. Że ona jest nie mniej, nie bardziej, nie jest bardziej nieracjonalna niż nieracjonalność racjonalna, prawda?
Znaczy to w ostatnich dniach obserwowaliśmy fantastycznie, prawda, po Brexicie, kiedy jednego dnia, tak, ale to bez, ale kiedy jednego dnia przedsiębiorstwa brytyjskie straciły tam, nie pamiętam, 300 miliardów funtów, a drugiego odzyskały 100, prawda? I czy to jest racjonalne? To jest to wariactwo, ewidentne wariactwo, po prostu jakiś obręb. No tak, ale no właśnie to, o czym rozmawiamy, czyli wiara w to, że ekonomia jest jakąś nauką ścisłą, w momencie, kiedy jest nauką humanistyczną, graniczącą science fiction artystycznym momentami, tak, jakby z jakimś rachunkiem chaosu, jakby jest jedną z takich rzeczy, o których też powinniśmy mówić, bo to jakby wrócę do tego wątku akumulacji tego, co się dzieje teraz przez lata, tak, że polska wolność ma zatrute fundamenty. Jednym z nich jest wiara w ekonomię. To, co się wydarza teraz, tutaj powtórzę po obu panach, bo bardzo jest mi to bliskie, nie wydarzyło się, nie wydarza się od wczoraj, wydarza się od bardzo wielu lat. Nie możemy idealizować ostatnich 20 paru lat. Musimy pamiętać o wykluczeniach, tak? To znaczy nie możemy sobie wyobrażać, że zabrano nam teraz jakąś złotą erę demokracji, która była budowana między innymi na wierze w ekonomiczne science fiction, na wykluczaniu połowy społeczeństwa, tak? To znaczy kolejne kompromisy dotyczące praw kobiet, kolejne ustępstwa dokonywane przed Kościołem katolickim. Musimy o tym mówić. Demokracja, w której uczestniczyliśmy do tej pory, też nie była pełną demokracją. Myślę, że w wypowiedzi Przemka Czaplińskiego padło bardzo kluczowe słowo – podmiotowość. To znaczy, myślę, że nikt z nas, jak tu siedzimy, nie ma odpowiedzi, jak dzielić się wolnością, ponieważ to jest ogólne, to jest znowu rozmowa o abstrakcjach i ideach, w momencie, kiedy być może powinniśmy rozmawiać o stosunkach pracy, produkcji, słowach, jakich wobec siebie używamy i umowach śmieciowych na przykład. Więc myślę, że coś, co być może każdy z nas może zrobić, jeżeli czuje się na siłach, to jest dbanie o swoją i innych podmiotowość w naszym miejscu życia i pracy. To znaczy próba odbudowania więzi społecznych na zasadach podmiotowości, to wcale nie jest łatwe. Czyli budowanie wolności od siebie. Ale też od ludzi, którzy od ciebie zależą, od rozpoznania twojego przywileju. Czy masz jakieś przywileje? Czy jesteś skłonny z nich ustąpić? Jak bardzo jesteś w stanie zrezygnować ze swoich przywilejów, żeby inni mieli trochę bardziej równo? Ale ona czasami jest bardzo, bardzo konkretna, tak? No właśnie. Wyskakuj z kaski, tak? Ale tak, czasami tak. Podam przykład. W moim środowisku na przykład pracuje się na co dzień w takiej sytuacji. Ja wchodząc w bardzo bliskie takie relacje artystyczne, gdzie wszyscy tam mają jakieś równe tutaj prawo dołożyć jakąś cegiełkę, pracujemy na emocjach. Ja zarabiam kilkadziesiąt razy więcej od aktorów, z którymi pracuję. Dlatego, że tak jest skonstruowany. Kilkadziesiąt? Tak jest skonstruowany. Nie zarabiam wcale tak dużo, tak duże są między nami różnice. Aktorzy na etatach nie są w stanie często się utrzymać. Tak, tak to wygląda, pracując w publicznych instytucjach. Różnice są tak gigantyczne, że no, nie jestem osobą bogatą, natomiast jestem osobą, która jest w stanie zapewnić sobie godne życie na co dzień, tak? Podaję taki przykład, bo powinniśmy mówić o konkretach, tak? Jakby ja nie wiem jeszcze, co mogę z tym zrobić, ale staram się jakoś działać na rzecz tego w swoim środowisku. Różnią nas systemy finansowania. Czasami brutalne pieniądze się skutecznie. Ostatnio, czy? No nie tak ostatnio. To może teraz jest trochę łatwiej o tym mówić. Ja jedno zdanie do tego, o czym mówiła Weronika, bo to jest i ważne, i zarazem jednak trochę dla mnie nierealne, a mianowicie ważne jest to, kiedy mówisz, sprawdź, o ile twoja sytuacja jest lepsza od sytuacji innych, popatrz na swoje przywileje, ale rzecz nie w tym, żeby oczekiwać, że ludzie będą z tych przywilejów bądź tego swojego lepiej wypracowanego, bardzo często ciężkim trudem położenia rezygnowali, tylko właśnie chodzi o to, żeby się tym podzielić, a mianowicie sprawdź, czy możesz wykorzystać swoje położenie do tego, żeby innemu też było lepiej. Sprawdź, czy możesz dzięki swojemu przywilejowi ochronić kogoś innego. Na tym rzecz polega, na tym polega to dzielenie się wolnością. Różnice w społeczeństwie będą zawsze. Natomiast rzecz jakby polega na tym, żeby zobaczyć, czy różnica, która nas dzieli, może zapracować na twoją korzyść. Znaczy, tu jest coś, co, co teraz zostało odkryte po Brexicie.
po referendum, bo to było drugie referendum w sprawie Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Jak było pierwsze referendum, gdzie było 70% za, tam 70 coś, to współczynnik Czerniego wynosił 26. Jak teraz było 52 przeciw, to wynosi 36. Czyli. I to jest ta różnica, te 10 punktów Czerniego, które powoduje, że ludzie inaczej myślą o polityce. To znaczy nie myślą w kategoriach szans, tylko myślą w kategoriach zagrożeń, ponieważ zagrożenia mogą być, znaczy jak pani zarabia tyle, co pani zarabia, jako Krezuska, to pani myśli o szansach, prawda? A jak pani ma tyle, że pani starcza dokładnie na pół półki dziennie, to pani się martwi, żeby te pół półki było. To jest zmartwienie, a nie żeby mieć cztery półki, prawda? I to jest ta różnica między jednym referendum brytyjskim, a drugim te 10 punktów, czy nie ma. Więc w tym sensie to rzeczywiście może być dobry klucz do wolności, prawda? Bo ludzie bardzo chętnie oddadzą za drugie pół półki, prawda? A za drugą rezydencję na Bahamach już niekoniecznie. Jest to pewne zamknięcie się po prostu w Wielkiej Brytanii. U nas jest tak, że wychodzi facet i mówi, że mogą tu wtargnąć jacyś obcy, mogą przyjść jacyś uchodźcy, którzy roznoszą nieszkodliwe dla nich drobnoustroje i w mojej opinii daje mu to wtedy kopa do wygrania wyborów, bo to chyba był, też się nikt nie spodziewał przecież w wynikach prezydenckich u nas, czy w wynikach Brexitu takich wyników. Nie podzieliliśmy się w ogóle tym problemem uchodźców, to sobie jest, pęcznieje i będzie pękać w taki sposób, no będzie nas od siebie coraz bardziej chyba oddalać. Wydaje mi się, że ten problem uchodźcy obcego w Polsce w tej chwili, no jest, to jest podstawowa kwestia. Jakby spychanie tego w przyszłość cały czas będzie nam namnażać różnego rodzaju odpryski, którymi sami sobie będziemy szkodzić. My się nie mierzymy, w ogóle nie patrzymy w lustro. Być może dowiemy się, że nie jesteśmy wcale tacy fajni i dobrze, ale no, kwestie kluczowe rozpychamy w przyszłość, dając się mamić, nie wiem, zagrożeniem terrorystycznym. Przecież zaangażowane w to środki, porównując je z realnym zagrożeniem, to jest science fiction totalne. Czy to są jakieś problemy zastępcze wszystko, a uchodźcy chyba są problemem, dysproporcja północ-południe, stara jak świat, jest problemem realnym, a my siedźcie w Grecji, dogadajmy się z Turcją, znaczy okej, to są rzeczy, które mądrzy politycy powinni rozwiązywać, ale tak nie jest, bo my nie chcemy o nich słyszeć w ogóle. Nie chcemy ich tutaj w ogóle mieć. Ale pozwoliłbym sobie powtórzyć, nie będzie solidarności z uchodźcami, dopóki nie będzie poczucia solidarności z, nie wiem, z biednymi, wykluczonymi tutaj. Tak na tym jakby rzecz polega. Ta złość, nienawiść, niechęć tak łatwo dały się obudzić w stosunku do uchodźców, których tutaj w ogóle nie ma, nie było. Oni tak nie za bardzo chcieli tutaj w ogóle dotrzeć, ale tak łatwo, i tu masz rację, oczywiście, tak, że nagle skoczyły komuś słupki wyborcze w momencie, w którym powiedział, że my nie wpuścimy ich do kraju, właśnie dlatego, że za słaba była ta solidarność wewnętrzna wcześniejsza. Jak rozumiem, trochę dochodzimy do takiego punktu, w którym to wezwanie podzielmy się wolnością, ono staje wobec problemu, jak możemy się podzielić naszą wolnością, skoro sami mamy z nią problem, skoro sami jesteśmy w procesie emancypowania się, tak? No dobrze, ale teraz, bo to jest, sytuacja jest taka, no jest tutaj jak jest. Są te nierówności, one budzą w dużej części społeczeństwa uzasadnione obawy. My jesteśmy demokratami, wszyscy jak tu siedzimy, no jak społeczeństwo nie chce, to mu nie każemy. Ale ci uchodźcy są dwa kroki stąd i coś trzeba z tym zrobić, tak? No i teraz problem demokraty, zwolennika wolności jest taki. Czy mam dać szansę ludziom szukającym wolności, czy uchodźcom, łamiąc wolność tych, którzy nie chcą ich przyjąć, nie chcemy ich. Gdzie jest właściwie racja w tym wszystkim? Już patrzę na Przemka, bo to jest
bo to jest klasyczny dramat politycznej antropologii. Prawda? Gdzie my właściwie, gdzie jest racja w takim? Bo ja wiem, że musimy mieć 20 lat przekonać społeczeństwo, zbudować równe społeczeństwo, fair, bo to równe społeczeństwo potem będzie bardziej inkluzywne i przyjmie nie tylko z Afryki uchodźców, ale z Księżyca też, prawda, i tak dalej. Ale na razie jest, jaki jest. Widzę, że Szczepa, pan Szczepa wziął. Ja myślę, że problemem i takim jakimś dalej próbą rozwiązania byłoby spojrzenie i zmierzenie się z tym właściwie, co oznacza ten strach, ten gniew przeciwko w ogóle takiej myśli, że można pomóc uchodźcom, że oto znajdujemy się w bogatej części świata i właśnie co z tego wynika, to znaczy czy nie jest tak może, że nie chcemy i być może istnieje pewne wsparcie takich osób, takie ciche wsparcie osób, które otwarcie nie protestują przeciwko różnym rasistowskim posunięciom, czy takim z klucza powiedzmy narodowego, ale bynajmniej nierozumianego jako wspólnota polityczna, ale etniczna, że pojawiają się jakby tego rodzaju historie i być może one, te historie jakiejś nienawiści rasowej mają związek z naszą historią starszą, ze stosunkiem na przykład do Żydów, ale być może mają związek z tą historią najnowszą, z więzieniami CIA, z naszym udziałem w wojnie w Afganistanie i Iraku, z tym, że właściwie ani nie ma osób, które chciałyby mówić o tej konstrukcji świata i naszym jakby geoudziale, to znaczy jakimś tam drobnym udziale w tym wszystkim. I być może nie mamy dobrze zmapowanego jeszcze terenu tego, żeby w ogóle jakby próbować zadawać takie pytania, bo takie dyskusje jakby się nie toczą. To znaczy my mówimy o problemie uchodźców, a nie mówimy problem wojny, bo jesteśmy to, że tam trwa wojna, że tam po prostu giną ludzie, że istnieją jakieś siły polityczne, że one mają z naszymi siłami politycznymi jakieś związki bądź nie. To jakby w ogóle nie jest to nie jest ten tematem rozmów. Czy Polska razem z nimi głosuje w Komitecie Społecznym ONZ przeciwko ograniczaniu przemocy domowej? Jesteśmy sojusznikiem tych sił. Czy ktoś z Państwa chciałby się włączyć teraz do... Proszę bardzo. Gdyby Państwo zechcieli się przedstawić. Bardzo dziękuję. Ja tak nie wiem. To jest trochę tak, kontynuując ten wątek, w którym się znaleźliśmy, bo mam wrażenie, że na pytanie, kto winie, do którego to odpowiedzi trochę nas Jacek próbuje zmusić, albo jak to zmienić, musimy sobie odpowiedzieć. Myślę, że tu Pani Ania była, odpowiadając, mówiła już o tej rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że my wszyscy patrząc się na tych umierających na granicy Europy uchodźców, bronimy naszego status quo, dlatego że ani edukacja, ani system edukacyjny, ani Kościół, który też chce być wielkim nauczycielem, ani kultura, która też sobie rości wszystkie te prawa do wolności, nie podjęły podstawowego obowiązku. To znaczy my się patrzymy kompletnie zimnym okiem na śmierć ludzi, którzy stoją u naszych granic, a równocześnie zajmujemy się rzeczami, które są obroną naszych potencjałów, możliwości, wolności. I oczywiście ci ludzie to nie tylko są uchodźcy u granic Europy, którzy usiłują się dostać do tego lepszego świata, humanistycznego, cywilizowanego, w którym po czystych ulicach jeżdżą piękne, czyste samochody, ale ci ludzie są też tutaj, to znaczy mieszkają właśnie
czasami parę kilometrów od nas, a czasami w sąsiednim mieszkaniu i też na nich nie zwracamy uwagi. Znaczy bronimy się w takim naszym poczuciu właśnie ładności cywilizacyjnej, wyższości kulturowej, dlatego że nie nauczyliśmy się tego, nie nauczyliśmy się chyba współczucia, chyba umiejętności dostrzeżenia drugiego człowieka, chyba reagowania, chyba empatii, chyba tego wszystkiego, że zapomnieliśmy o tym sumieniu także świeckim, moralnym, a nie tylko tym, o którym Kościół też zapomniał w tych swoich naukach religii oficjalnej, w ogóle nawet nie próbuje wzbudzać tego. Myślę, że zarówno właśnie kultura, jak i edukacja, jak i nauczanie Kościoła, każdego Kościoła, przecież tutaj nie należy mówić, wydaje mi się, w Polsce tylko o tym oficjalnym, instytucjonalnym Kościele, ale także w ogóle zapomnieliśmy o tym, że świat to nie jest telewizja, że nie patrzymy, jak tam właśnie, że te obrazy śmierci to są obrazy śmierci żywych ludzi. To skorzystaliśmy z naszej wolności nie przyjmowania się. To też jest. To jest jedna z tych wolności, które wygrały w ostatnim 20 latach. Wolność mania wszystkiego w nosie. Tak, ale dlatego, że i to rozmawiając o tym, czy powinien się odbyć kongres kultury, czy nie, i do czego powinien prowadzić, wszyscy mówiliśmy, brońmy naszych praw. My, twórcy kultury, my, odbiorcy kultury, brońmy naszych praw. A coraz bardziej się wydaje, że powinniśmy bronić naszych obowiązków, a nie praw. Pamiętam u Maćka Nowaka, który tam w dalszym ciągu siedzi i pasażytuje. U Maćka Nowaka w Instytucie Raszyńskiego odbyła się po poprzednim kongresie kultury debata na temat tego, co zrobić, żeby, jak to zrobić, żeby zdobyć ten 1% słynny na kulturę. No i wśród wielu propozycji, które tam zgłaszaliśmy, a wtedy zgłosiłem taką propozycję, żeby twórcy ruszyli w Polskę, żeby zrobić taki bank czasu artystów, żeby ci artyści pojechali, odwiedzali te małe miejscowości i żeby w ten sposób budowali kapitał społeczny, poparcia dla swoich oczekiwań wobec społeczeństwa. No to oczywiście, jak wszystkie takie idiotyczne pomysły, poleciało do śmietnika. Ale ja myślę, że tutaj też jest taki mur, prawda? To znaczy, że każdy ma swoje prawa, ale odmawia odpowiedzi na pytanie, z czego one wynikają. I że to jest, i że ta wolność słynna, bo naprawdę wolność skorzystania z prawa ograniczenia w sprawie tego, z czego wynikają moje prawa, jest bardzo obficie wykorzystywana, wyjątkowo obficie. One są po prostu. Bardzo proszę, gdyby pani zechciała się przedstawić. Beata Stasińska. Znaczy ja jestem tutaj pesymistką, a nawet w tym, o czym mówił profesor Czapliński, o tym odzyskiwaniu podmiotowości, widzę pewnego rodzaju zagrożenie, dlatego że za tym odzyskiwaniem podmiotowości idzie pewnego rodzaju szantaż. To my teraz wiemy, jak jest lepiej i jacy macie być. Tak jak wy nam mówiliście przez 25 lat, co to znaczy być Europejczykiem, co to znaczy być obywatelem, co to znaczy dawać sobie w życiu radę, i to chyba w tej odwrotnej kolejności trzeba by tę wyliczankę podać. Znaczy, sytuacja jest beznadziejna, dlatego że nie ma chęci rozmowy, tak? Jest rodzaj pewnego szantażu, przy czym ta tak zwana nasza strona, czyli ci, co rzekomo mieli do niedawna lepiej, albo nie wiem, nie podobają nam się, czy im się wyniki ostatnich wyborów, nie mamy za dużo instrumentów, tak? Intelektualiści, artyści, pisarze nie pójdą w lud i nie będą budować kapitału społecznego. Po prostu nie ma takich cudów. Nigdzie na świecie to takiego się nie działo, to się nie wydarzy, proszę Państwa. Artyści, ludzie z talentem, z intuicją są po to, żeby ten talent i tę intuicję wyrażać i nam komunikować, albo coś z tym zrobimy,
albo nie zrobiliśmy, tak? Bo nie było takiej pasa transmisyjnego, tak to nazwijmy, w postaci systemu edukacji. Edukacja jest tutaj absolutnie kluczowa, a dzisiaj mamy do czynienia z kolejnym zamachem na edukację. Najpierw ten zamach był taki neoliberalny, taki pozornie uniwersalistyczny, a tak naprawdę był pewnego rodzaju kręgiełowką, a teraz mamy z pozornie patriotycznym zamachem na do czynienia, zamachem na edukację. Budować od podstaw, no nie wiem, może na własnym podwórku, bo sytuacja jest bardzo groźna, bo to są kolejne rodzaje, kolejne lata zaniechania przed nami, tak? Albo takiego jałowego przeciągania liny, gdzie jakieś ofiary będą, na przykład te dzieci, które dzisiaj idą do szkoły. No jestem za taką ciężką pracą organiczną. Te dzieci, które idą do szkoły, to były biedne, te dzieci, które teraz są w piątej klasie. No tak, ale są rodziny, wiesz, które mają troje czy czworo dzieci, każdy z tych dzieci w innym systemie edukacji, bo kształcone szał. Kompletny szał, ale każdy z tych systemów jest zwariowany jakimś, znaczy nie można nawet mówić o systemie aksjologicznym, który te dzieci mają. Może teraz ten system jest narzucany, wiemy, jak to jest system aksjologiczny. Więc słyszymy różne rzeczy. Przemysław Czapliński napisał ważny tekst o zawstydzaniu i bezwstydzie. A ja myślę, że dzisiaj już w ogóle już pomału zapominają. Zdajmy sobie sprawę rzeczywiście, że zawstydzaliśmy, ale druga strona okazała się bezwstydna. Bezwstydna, albo też powiedziała, to wy byliście bezwstydni w swoim grzechu, w swoim poczuciu wyższości, tak? Ale i w swojej ślepocie. Może tak być. Ale szukam takich kategorii, które łączą, tak? Które pozwolą coś tutaj sprawę ruszyć do przodu, tak? Które przywrócą wartość rozmowy. Bo i niech to będzie na razie protokół rozbieżności, ale żeby dwie strony umiały to spisać i przyjrzeć. Tak się długo przyglądałem temu protokołowi rozbieżności, aż gdzieś się tam znajdzie jakiś wątpliwy, jak wyjść z tej sytuacji. Najchętniej bym zamknęła w pokoju, dopóki się to nie wygruje. Więc to, czego mi dzisiaj bardzo brakuje, to takiej kategorii szacunku. Nikt nikogo nie szanuje. Znaczy, to również, co robią artyści, co robią ludzie kultury, to też jest dzisiaj nieszanowane. Tak jak ludzie, którzy żyli w dostatku, czy ciężko pracowali, czy mi się coś udało, czy nie szanowali tych, którym się nie udawało przez te 25 lat. I okazało się, że z wzajemnością. A teraz doszliśmy do kolejnej fazy jeszcze. Mam wrażenie też, już Przemek, już ci oddaję głos, bo widziałem, że się zrywałeś do lotu. Doszliśmy jeszcze do kolejnej fazy, mianowicie z fazy zawstydzania. Weszliśmy w fazę zawstydzania się. To znaczy, byliśmy głupi, wszystko spieprzyliśmy, jak zmarnowaliśmy naszą wolność, zmarnowana dekada i tak dalej. Wydaje mi się, że to też nie jest wcale dobre, bo po stwierdzeniu byliśmy głupi, pada pytanie, so what? I co by z tego miało wynikać dziś? Prawda? To jest ciekawa obserwacja, może słuszna, może nie. Prawda? A co dalej? I co dalej? Przemek. W znanym dramacie pada taka pamiętna kwestia królestwo za konia. Ja bym powiedział dzisiaj królestwo za ideę. To jest to, o czym mówiła Beata Stasińska, mianowicie, że potrzebna jest jakaś idea czy wartość, która będzie ludzi łączyła, na przykład szacunek, ale to może być również owa cnota darząca, która bierze się właśnie z umiejętności dzielenia. Powiem Państwu, że co roku prowadzone są takie badania na temat szczodrości społecznej. To są badania, które obejmują cały świat i z tych badań wynika między innymi bardzo dziwny portret społeczeństwa polskiego. Tam się bierze pod uwagę trzy rzeczy. Po pierwsze datki finansowe, po drugie czas zaoferowany
obcym ludziom i po trzecie pomoc skierowana do obcego. Otóż wydawałoby się, że społeczeństwo dość ubogie, może już nie biedne, ale dość ubogie, będzie niewiele dawało pieniędzy i bardzo dużo czasu. Tymczasem okazuje się, że co roku to się powtarza. Jesteśmy niesłychanie hojni finansowo. Jak na ubogie społeczeństwo dajemy najwięcej pieniędzy w Europie. Co widać po kościołach najlepiej. Co widać po kościołach, ale także i bardzo, bardzo wyraźnie to widać w czasie świątecznej orkiestry. No 1% jeszcze. 1%, tak, to rośnie, prawda? Już dwa lata temu chyba w polskim społeczeństwie przekroczyło to chyba 50%, jeśli dobrze. Jeśli mogę słowo tylko, bo być może tak jest, że sami chcemy się poczuć lepiej i nie pomagamy komuś, tylko sobie w ten sposób, polepszając swoje samopoczucie i... Ale to jednak jest jakaś bardzo ciekawa cecha społeczeństwa, któremu się nie przelewa, a które jest hojne. Bo ja się przerywałem przed prawem, to tu może można dorzucić jeszcze jedną rzecz. I stąd ta popularność Jarosława Kaczyńskiego, bo on na problem uchodźców znalazł dokładnie taką odpowiedź. Damy kasę, ale żeby nam nie zawracali głowy. Też dokładnie. Europa też jakby to negocjowała, prawda? Damy kasę Turcji, a niech oni tam zostaną. Więc teraz ja pozwolę mi sobie powiedzieć jakby tak łącznie do Beaty Stasińskiej, do Beaty Chmiel. Otóż ty mówisz, że przestaliśmy się uczyć, czy przestaliśmy pamiętać o naszych obowiązkach. No znacząca część społeczeństwa czuła się wykluczona z tych zobowiązań, tak jakby wyjęta spod takich zobowiązań szerszych. W związku z tym może powiedzieć, że ma to w nosie. Tak, dlaczego mają być solidarni z ludźmi przybywającymi do nas z odległości tysięcy kilometrów, skoro niewiele było tej solidarności tutaj w stosunku do nich, a oni byli pod nosem, tak? Więc to jest znowu dla mnie, żeby nie rozpamiętywać tego i nie robić tego, o czym mówił Jacek, tutaj się z nim zgadzam, prawda? Tak, żeby nie robić tego, to jest klucz z Dostojewskiego, takie bracia, siostry, zgrzeszyliśmy, tak, plujcie teraz nam w twarz. Byliśmy głupi, byliśmy tacy, śmacy i owacy, prawda? Więc żeby to tego... ja ekspiację akceptuję, tak. Prawda? Ja wiem, tylko że jeżeli na tym wszystko się żeby kończy... Żeby na tym nie poprzestać. Coś, tak, co mnie strasznie drażni, też taki odruch bardzo popularny w Polsce. O jaki biedny kotek przejechany. Tak. Leży i płacze. Chodźmy, Jasiu, nie patrzmy na to. Idziemy ten kotek lepiej. Nie patrz, jest bardzo tak. Nie patrz na to, bo się wzruszysz. Więc... Jakby problem polega na tym, że teraz już wiemy, czego wymyślając te nasze nowe idee i wymyślając nowy zamach na edukację, jakiś inny, lepszy, bo oczywiście my go wymyślimy, a my wiadomo, że wymyślamy zawsze lepsze pomysły, prawda? Czego nam nie wolno odpuścić? Bo jeżeli powtórzymy to samo, jeżeli będziemy sobie myśleli, że trzeba bardziej europejską edukację, to znowu za 10 lat powtórzy się dokładnie to samo. Zobaczcie Państwo, jak nieznośny jest ten rytm, ten cykl polskiego rozwoju. 10 lat toczy się pozorna historia pluralizmu, która tak naprawdę jest historią obojętności, po czym przychodzi odwet, backlash. Mieliśmy go i w 96 roku, proszę sobie przypomnieć, w 96 roku jak została przywitana Nagroda Nobla dla Wisławy Szymborskiej. Część społeczeństwa powiedziała, to nie jest nasze święto, tak? 10 lat później znowu mieliśmy do czynienia z backlashem, to był spór o pochówek Miłosza na Skałce, to był spór oczywiście, w wyniku którego między innymi Jarosław Kaczyński, przepraszam, świętej pamięci Lech Kaczyński został prezydentem i teraz mamy znowu to samo, więc nie powtarzajmy tego błędu. Nie odpuszczajmy tego, co w tej chwili wiemy, a wiemy mianowicie, że nie powinniśmy dopuścić do rozłączenia tych dwóch rzeczy, to znaczy swobód obywatelskich związanych z tożsamością, z prawem do bycia innym od innych oraz zabezpieczeń ekonomiczno-socjalnych. Jak dopuścimy do tego, to za kolejnych 10 lat to już się stało. Przegramy. Ale to już się stało właśnie. Pytanie jest teraz, czy to się daje połączyć ten moment? I to jest dokładnie pytanie. Prawda? Bo coś się wydarzyło jednak. No, wydarzyło się coś takiego, że tak po tym apelu pana profesora, ja mam takie pytanie.
to jak ja to mam zrobić jako zwyczajna obywatelka i to jeszcze tym różniąca się od innych obywateli, że mam trochę więcej no może takiego potrzeby bycia obywatelem, czucia się obywatelem, to co ja mam konkretnie zrobić? I szukam tej odpowiedzi, na razie jej nie mam. No mam nadzieję, że nad ranem przychodzą dobre myśli, to może coś rano, ale... Tak długo nie będziemy tu siedzieli. Nie. Pan profesor musi wcześniej. Spotkamy się za rok i spróbujemy odpowiedzieć, czy nam się coś udało, ale ja chciałam wrócić do tego, co mówiłam o edukacji. Chciałam Państwu, jako osoba taka praktyczna, urodzona w Poznaniu, podpowiedzieć taką jedną rzecz, którą na pewno możecie zrobić w swoich rodzinach, drodzy Państwo, i to każdy z nas może zrobić. Mianowicie, kiedy do szkoły pójdzie wasze dziecko, a każdy się zastanawia, która szkoła jest dobra. W tej sprawie dzwonią do mnie moi liczni znajomi z pytaniem, czy ta szkoła, czy tamta, którą wybrać. Tak jakby to można było na odległość ustalić, jakby rankingi, coś o tym mówił. To jest w ogóle paranoja. Te oceny, te świadectwa. Odpowiedzcie sobie na pytanie, ile razy poproszono was o świadectwo z ósmej klasy czy z gimnazjum. Ani razu. To nie ma żadnego znaczenia. Natomiast kiedy wasze dziecko będzie chodziło do szkoły, to sprawdzajcie tę szkołę nie pod względem tego, ile mu wystawiono jedynek i ile razy pani się zachowała nieładnie albo według innych wzorców niż byście chcieli, tylko zastanówcie się, czy w waszej szkole, w szkole, do której chodzi to wasze dziecko, dziecko znajomych, uczą to dziecko latać, czy uczą to dziecko teorii latania. Bo jak uczą teorii latania, to z tamtej szkoły naprawdę zapomnijcie, że to cokolwiek jest. Natomiast jeżeli to dziecko uczą latać i uczą rozpościerać skrzydła i próbować, i uczyć się być z innymi, uczyć się być w wolnym kraju, no to jest szansa, że to się jakoś odmieni i wtedy mamy wpływ na to, że będziemy to społeczeństwo budowali jednak takie otwarte, mądrzejsze i samodzielne. To jest bardzo ważne. Druga rzecz, która wydaje mi się bardzo ważna, także ze względu na to, że ja jestem jednak nauczycielką z wykształcenia i z powołania i z misji, którą sobie noszę, chociaż nie widać idei, to ja ją sobie mam, to myślę, że druga rzecz, o którą warto jednak walczyć, to trzeba o tym mówić, że wolność to nie jest tylko prawo do czegoś, ale to jest odpowiedzialność, to jest ponoszenie konsekwencji naszych decyzji, że z tymi konsekwencjami musimy się mierzyć, bo jeżeli nie bierzemy na siebie odpowiedzialności, to potem politycy wykorzystają to przeciwko nam. I to po prostu tak się będzie działo zawsze, bo ja po 27 latach wolności mam przekonanie, że jedyni, którzy mnie w tym kraju namiętnie oszukują i robią to systematycznie, to są właśnie politycy. Nie mam przekonania do nikogo spośród pełniących władzę, że robi to, co robić powinien. Natomiast rozumiem, że system, w którym działają, powoduje takie zachowania, że natychmiast jak się dochodzi do tego stanowiska, to człowiek zaczyna pracować w tym zespole, żeby utrzymać słupki, a nie zrobić to, co jest społecznie potrzebne. I to jest wielki apel do nas, obywateli, żebyśmy włączali się w różne rzeczy i na tym nawet sąsiedzkim podwórku, bo od tego się zawsze zaczyna, od lokalnego, od regionalnego, od takiego bardzo sąsiedzkiego. Uczyli się, jak być obywatelami, jak tę wolność mądrze wykorzystywać, ucząc siebie i innych odpowiedzialności, bo to oczywiście, że musimy zaczynać od dzieci, ale nie możemy, wiesz, nie, tym bardziej, że te dzieci są uczone przez dorosłych i wzorce są przekazywane, więc tutaj jednak od siebie zacząć trzeba bardzo mocno. Przemek kiwa głową, nie zgodzisz się ze mną, bo będziemy dalej dyskutować, drogi przyjacielu. Jeżeli bym pan chciał werbalnie pokiwać, to jest taka możliwość. Przemysław Wantur. Jasiu, boję się, że to, co powiedziałaś, troszeczkę ustawia nas przeciwko szkole, przeciwko nauczycielom. Problem oświaty jest, ale on jest innego rodzaju niż to mówisz. Ja się nie obawiam tych zmian systemowych. Widzę problemy z tym związane, ale nie one są główne. To są rzeczy trzeciorzędne. Z tym sobie można poradzić. Jakiś rok będzie trudniejszy, ale potem już pójdzie. Coś innego jest gorszego. I tutaj mam wrażenie, że nie wiem, czym się pomylił pan Szymon Szczepan. Przepraszam bardzo. Pan Szczepan dotknął takiej kwestii, do której bym chciał wrócić, ale poprzez
poprzez oświatę. Otóż, jeżeli analizujemy oświatę, to generalnie osiągnęliśmy jako Polska ogromny sukces. Bezdyskusyjnie mogę na wielu przykładach podać, dlaczego to twierdzę. Ale jednocześnie ten system, jaki mamy, powoduje te wszystkie nieszczęścia, o których pan Szczepan mówił. Mianowicie rozwarstwiamy się. Przestajemy tworzyć wspólnotę, zaczynamy rozjeżdżać. Myślę w tej chwili o tym, co się dzieje na przykład poprzez gimnazję. Jeżeli przeanalizujemy wyniki tak zwane edukacyjna wartość dodana, która pokazuje mniej więcej, co się dzieje w poszczególnych gimnazjach, to zauważamy, że z roku na rok te gimnazje, które były dobre, stają się dobre, a te, które były słabe, stają się słabsze. Co się dzieje? Otóż ta wolność, o której, Jasiu, mówiłaś, że rodzic zapisuje dziecko do szkoły tak, jak chce, czyli postępuje w swoim prywatnym interesie jak najlepiej, przyczynia się do tego, że my jako społeczeństwo się rozjeżdżamy. I po pewnym czasie na pytanie, co ma wspólnego ta grupa świetnych, tak doskonałych gimnazjów o rewelacyjnych wynikach z tymi, które są gorsze, które te wyniki mają słabsze, z powodów oczywiście tak czy innych socjalnych, odpowiedź jest na to pytanie jest jedna, nic. I powiedzmy sobie, co ci uczniowie, tak, i przyszli dorośli mają mieć wspólnego ze sobą. Odpowiedź może być podobna. To są te granice, którymi nasze dzielnice są w sporej mierze otoczone. I się okazuje, że te grupy społeczne mogą się spotkać po meczu piłkarskim na ulicy w walce. To jest to nieszczęście, które możemy obserwować od wielu, wielu lat. 15 lat temu profesor Kwiatkowski z Instytutu Badań Ekonomicznych mówił o zagrożeniach Polski. Pamiętam jak dzisiaj. Mówił mniej więcej coś takiego, że ta skala bezrobocia, którą mamy, doprowadzi w ciągu tam dekady do katastrofy. Mówi, jedyne rozwiązanie to jest takie, żebyśmy mieli wzrost. Początek lat 2000, wzrost na poziomie doszacowo jakieś 5,5%. Przez kilka kolejnych lat ten wzrost był na poziomie 2%. Dziękuję. No jak chce się pani bronić, to proszę, a jak nie, to może pani wystawić Przemka, bo on na pewno ma coś mądrego. Znaczy, ja tutaj jedno słowo komentarza, tylko ja mówiąc o dobrej szkole, absolutnie nie myślę o gimnazjach i o wynikach egzaminacyjnych. Dla mnie to zupełnie zostawiam na boku, bo między innymi uważam, że to jest jeden z powodów kryzysów, jakie mamy, że my się skupiamy na wynikach i na tym, co jest mierzalne, a człowieka buduje się w jego działaniu, w jego istocie, w jego woli bycia i karem, a nie regułach, które narzucają tabelki, które potem się fajnie sprawdza, bo to tak wygląda. Więc dla mnie dobra edukacja to jest wtedy, kiedy ja w procesie, kiedy jestem w tym okresie rozwojowym, spotykam się z niezwykłymi ludźmi, nauczycielami z ideą i tę ideę od nich kupuję. Jeśli nauczyciel nie ma mi co sprzedać, no to co mi z tego, że ja na końcu mam świetny wynik gimnazjalny? To w ogóle nie ma żadnego przełożenia. To są dwie różne rzeczy. Potrzebujemy misji, idei, liderów i to ludzi wielkich, których będziemy mogli naśladować. I ci ludzie są, tylko jakoś tak w tym systemie nie oni są, że tak powiem, widoczni. Proszę państwa. Tak. Barbara Jesińska, to ja będę głosem z ludu. I mam takie pytanie i do pana Jacka, i do pani. Dlaczego to tak głośniej? Dlaczego nazywacie jakimś, no najdelikatniej mówiąc, ideą jakąś niemądrą, fakt, że intelektualiści, artyści, ludzie kultury mają iść w lud, prawda? Zastanówmy się, ja niedawno byłam na spotkaniach właśnie tutaj, świetnie organizowanych spotkaniach z książką i z pisarzami. I było to na zasadzie takiej, że była czytana książka, ilustrowana muzyką i potem była refleksja, rozmowy i tak dalej. Co z tego? Wszystko cudownie, ale ciągle w tym samym gronie ludzi. Moje pytanie brzmi,
Jeżeli, co z tego, że na świecie nie było takiej, jak pani mówiła, prawda, takiej idei, tego nie podjęto. A może właśnie, jeżeli jakaś, popytamy, jak się dzielić wolnością, no może tak się podzielmy, że właśnie swoje umiejętności intelektualne, jakie by one nie były, przenieśmy tam, gdzie ich nie ma, gdzie nie mają możliwości dotknięcia. Słuchałam tutaj też, jak jeden z panów, bodajże, no nie istotek, to chyba Wojtowski, opowiadał, jak szukając materiału do książki, natknął się na księdza, który, no jakieś tam jego pytanie proste, wygłosił kilkunastominutowy antysemicki speech. I on poszedł tym tropem i dotarł do dyrektorki szkoły, tak, żeby się dowiedzieć, czy oni wiedzą i o co chodzi, bo on to przenosi na lekcje religii, ten ksiądz akurat. Więc jak to ma na tym terenie, tym dzieciom, temu społeczeństwu powiedzieć, że jest im inna opcja. Także no, a co do gimnazjum, też mi się z panem nie zgadzała, nie chcę zabierać czasu, bo to nie o to chodzi, bo to, że mamy wysoki poziom, jesteśmy gdzieś tam w górze na końcu tej drogi edukacyjnej, to znaczy tylko, że się dzieci nauczyły, bo sześć im nakazał jakiegoś tam encyklopedycznego kawałka wiedzy, po czym po 20 dniach albo na minutach o tym po prostu zapomnę. Mają się uczyć projektami, nie wiem czym, pomysłów jest tysiące, tylko się nie chce, nie ma możliwości realizacji bycia z sobą, dzielenia się tą wolnością już od etapu przedszkola. Ale ponieważ na razie to w dalekiej przyszłości, bo widzimy, co się dzieje, no to może niech ci intelektualiści pomyślą, artyści, ludzie kultury, co zrobić, możecie podzielić. I to, ale nie wolontariacko. Oni mają mieć prawo za solidną pracę, za wiedzę, za intelekt być nagradzani odpowiednio. Także pytam pana, panie Jacku, dlaczego nie? To mój Bóg, bo ja mówiłem, żeby za darmo. I to się nie przyjęło. Jak będzie kaska, to oczywiście artyści się, nie wszyscy oczywiście, ale liczni się zgłoszą, tak jak wszyscy inni szewcy, by się też licznie zgłosili. Tam jeszcze ktoś z państwa... Jeśli mogę trochę, próbuję odpowiedzieć pani, nawiązując do tego wątku dyskusji o jedwabiu, która jest takim przykładem no, ogromnego wysiłku, jaki został wykonany, prawda? Bo jeszcze raz całe śledztwo, są książki, jest cały akt przeprosin, ale nadal tkwimy jako społeczeństwo w takim klinczu przeszłości, która więzi, a nie przeszłości, która jest pewnym zadaniem i nas popycha do przodu, tak? Znaczy ta praca nie została wykonana i nadal twierdzę, że nie została wykonana dlatego, że to nie poszło w system edukacji, znaczy nie zostało przełożone na pewne przesłanie w systemie edukacji. Powstał konsens i się nie dało skodyfikować. W edukacji masz tylko skodyfikowany przekaz. No właśnie, tutaj się zatrzymaliśmy. Nadal ta przeszłość nas będzie więziła, tak? I takich przykładów jest mnóstwo. Ja zadam pytanie poniekąd fundamentalne. Czy my jesteśmy skazani na fałszywą monetę, której jedną stroną jest neoliberalizm w skali globalnej, europejskiej i polskiej, i drugą stronę tej monety, nacjonalizm, bo to są dwie strony tej samej monety. Jaki rewers neoliberalny, taki awers, by nie powiedzieć awersja nacjonalistyczna. Jeżeli jesteśmy na to skazani, bo to jest dla mnie fałszywa moneta, fałszywa alternatywa, to życzę nam wszystkim powodzenia, wysiłku. Coś tam może uratujemy, ale chyba niewiele skali. To jest fundamentalne, nie fundamentalistyczne. Bardzo dziękuję. O! Maciej Nowak. W końcu poczułem się zobowiązany. Dziękuję. Ja przyszedłem w pół godziny po rozpoczęciu tej dyskusji. Nie wiem, czy może wcześniej o tym mówiliście państwo w prezydium, Jacek, może dyskutanci, ale mi się wydaje, że nie padło tutaj słowo konflikt klasowy. A to pan znaczy, jak ktoś mógł mówić, to Szczepan pewnie, tak? Widziałem też gdzieś przed chwilą Małgosię Dziewąską i ona kiedyś mi powiedziała, że konflikt klasowy jest największym tabu polskiej dyskusji. Czymś, co wypieramy fałszywym, też takim fantazmatem
narodu, wspólnoty, wolności. To się z tą strasznym liczbem wolność. Na tablicy w miejscu, gdzie profesor Geremek mieszkał w Warszawie, na jego domu jest taka tablica: Bronisław Geremek, twórca naszej wolności. Co to znaczy twórca naszej wolności? To nie znaczy chyba, że nie jest gramatycznie, ale to jest chyba też wbrew jakimś sensom głębokim, ale funkcjonujemy w takich liczmanach rozmaitych. Teraz jeszcze doszedł do niego kolejny liczman, na przykład lifestyle'u, który ma też tworzyć jakieś fałszywe wspólnoty, ale jesteśmy w trakcie, w Warszawie w tej chwili, awantury w jednym z ideowych, misyjnych barów wegetariańskich. I nagle się okazuje, że wzniosłe mleko sojowe nie łączy pracodawców i pracowników. Nie łączy idea przedsiębiorczości, bo pracownicy chcą pracować, a pracodawca w łaskawości swojej da im pracę i możliwość zarobku. Jest po prostu ostry konflikt i tak długo jak to, co pan mówił przed chwilą o rozwarstwieniu w gimnazjach, ktoś zaczyna od gimnazjów, to też jest coś, co trzeba opisywać konfliktem klasowym. Dopóki będziemy żyli tylko w świecie takich fantazmatów, również intelektualiści dopóki będą żyli, to nie znajdziemy się rozwiązania, bo istota jest chyba, żeby nauczyć się żyć z tym konfliktem klasowym, znaczy tak nim gospodarować, żeby wszystkie klasy nie miały poczucia straty czy utraty, żeby była jasność, że tu są napięcia, a my te napięcia wyrzucamy i heja, jest w ogóle fajnie, idźmy na latę z mlekiem sojowym. No dobrze, ja się z Maćkiem zgadzam, że to jest ukryta prawda. Tylko myślę, że podziały są jednak różne. To znaczy, że są weganie w klasie niższej i w klasie wyższej. Chociaż pewnie rzeczywiście na ogół w klasie średniej. Ale że te różne podziały, style życia, one też nie idą tylko przez podział klasowy, prawda? One dzielą podział klasowy i bardzo wiele osób spędzających wieczory na Placu Zbawiciela w Warszawie na przykład ma grube portfele, ale są tam też osoby, które mają bardzo cienkie portfele, co widać po konsumpcji, więc wydaje mi się, że to jest chyba najbardziej złożone, ale ten podział rzeczywiście jest wyjątkowo zakłamany. I on w Polsce nie przeżył swojej emancypacji po prostu, bo jest wyklęty przez PRL. Zróbmy może teraz tak. Jeżeli nie ma więcej głosów od Państwa, to może tak zwane prezydium będzie miało ostatni głos. Dobrze? Może zaczniemy teraz od Pana Szymona Szczepana. Ja w sumie właściwie, jeśli tak podsumowujemy, wydaje mi się, że to, o czym mówił Maciej Nowak, jest chyba czymś, co moglibyśmy wynieść też z tego spotkania, z tej próby udzielania komuś wolności, kogo na tę wolność nie stać, na przykład z różnych takich prób puszczania w lód także artystów, którzy mieliby jakieś idee nieść. Wydaje mi się, że póki będziemy skupiali się tylko właśnie na takich ideach, a wśród nich właśnie konflikt klasowy będzie pewnego rodzaju dziwactwem i czymś, z czym się wchodzi jak z bombą na taką dyskusję, a nie po prostu stwierdza fakt, wtedy będziemy właściwie nieustannie skłonni do tego, żeby wszelkie konflikty, wszelkie napięcia społeczne, które powstają, chcieć rozwiązać, jakoś skanalizować bez takiej wiedzy, że jest potrzebny pewien podmiot. Jeśli stwierdzamy konflikt klasowy, to znaczy, że stwierdzamy, że jakaś, że ktoś interesami klasowymi zawiaduje lepiej. I w tym przypadku zwycięzcą wyczucia, mistrzem wyczucia tych nastrojów społecznych okazało się Prawo i Sprawiedliwość.
zaoferowało w tej grze, w stawce, w konflikcie klasowym sporej części społeczeństwa jakieś formy polityki społecznej, które były tutaj niewidziane, a wraz z nimi przyszły te wszystkie ograniczenia, które są szczególnie dotkliwe na przykład dla artystów. Mam wrażenie, że gdzieś w tej całej próbie jakby dostrzeżenia, że dzieje się coś złego, tak, nie tylko w Polsce, ale i w Europie, coraz mniej jakby dostrzegamy siłę, która mogłaby się temu przeciwstawić. Być może to my, patrząc na właśnie nasze różne podziały i na to, że niektórzy muszą się podzielić, a inni mogą coś dostać z tego wspólnego tortu, na przykład w formie podatków, że to my musimy być tym podmiotem, który będzie taki głos wnosił z pozycji właśnie, które rozpoznają to, że istnieją biedni i bogaci i są wrzuceni w świat, w nasz świat wieloletnich zależności wyrodzania się. Może powiem tylko na koniec coś takiego. Oczywiście te podziały nie mają tylko takiego charakteru, ale następują, bo te podziały oczywiście nie są sztywne i to jest bardzo ważne, żeby nie tworzyć tutaj jakiejś próby wytworzenia na przykład świadomości współczesnego proletariusza, prekariusza, nie pnąć w takie miasmaty. Po prostu w pewnych okolicznościach społecznych tracimy wszelką nadzieję. Nagle okazuje się, że więzi społeczne nie istnieją. Kilka dni temu byłem, żeby zaproponować taki obrazek. Nie lubię tego mówić, ale to coś zawsze zostawia więcej niż słowa. Byłem w mieszkaniu osób, które w mieszkaniu dwóch starszych kobiet, które za pomocą Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów odpadły właściwie eksmisję, próbę eksmisji, która była kompletnie na dziko, to znaczy przyjechał facet z nieopodal położonej miejscowości, który miał za zadanie właściwie nie wiadomo co, ale z pewnością nękał te lokatorki. Okazało się, że to są po prostu osoby, które straciły wszelką już wiarę i pomimo, że nie pochodziły z dołów społecznych, a wręcz przeciwnie, to miejsce, do eksmisji nie doszło w miejscu willowym. To są osoby, które mają coś wspólnego z uniwersytetem, prawdopodobnie tam pracowały, ale nie wiedziały, że na przykład w momencie, w którym ktoś zamurował im drzwi, to jest sprawa dla prokuratora. I nie wiedziały, że w momencie, w którym ktoś 6 lat temu usunął im po prostu możliwość korzystania z wody, odciął im po prostu to medium, to także jest sprawa dla prokuratora. Nie bójmy się tego konfliktu klasowego, że on nagle, kiedy go nazwiemy, to nastąpi nie wiadomo jaka erupcja. Prawdopodobnie nastąpi to, że ludzie, którzy organizują się w tym momencie, będą w stanie mogli organizować się bardziej na takich osób z obrzeży różnych klas. W tym przypadku to była po prostu warstwa inteligencji, te panie, które jakby prawdopodobnie coś zdeklasowało, tak? Prawdopodobnie ostatnie 20 lat ich pozycję społeczną. Myślę, że ten konflikt klasowy może być owocny, to żebyśmy nie bali się o nim rozmawiać dla wszystkich, tak naprawdę, co jest dość paradoksalne, bo zazwyczaj, kiedy mówimy o nim, mówimy o zadekretowaniu jakiegoś właśnie konfliktu, spetryfikowaniu. A tutaj myślę, że nazwanie tego, że chodzi często o biedę, chodzi często o wykluczenie i to przez biedę i wykluczenie ludzie boją się być bardziej biednymi i bardziej wykluczonymi w świecie, który im się wymyka, ponieważ w tym momencie jedyne jakby osoby, które im niosą pomocną dłoń, to są nacjonaliści czy partia, która rządzi, której do nacjonalizmu nie jest daleko. Ja w zasadzie chciałabym tylko dopowiedzieć, bo bardzo się zgadzam z tymi słowami, które padły i też może dopowiedzieć do tego, czym mówi Maciek Nowak. To znaczy, że taki wysiłek, który możemy podjąć, to jest trochę nieustanne redefiniowanie
tego, czym są te klasy i czym są te podziały, tak, żeby niezbyt łatwo ustawiać się na takiej pozycji, że są jakieś dwie strony barykady, bo ja myślę, że tych barykad już jest tak naprawdę 100. Ja na przykład też mam pewien problem z pojęciem lud. Być może mniejszym miałbym z pojęciem klasa ludowa, ale już lud brzmi bardzo podejrzanie. I z tym, że jakby w momencie takiej otwartej rozmowy o konflikcie klasowym, o problemach jakby z wykluczeniem, musimy podejmować właśnie ten trud, jakby wchodzenie w kontakt z rzeczywistością, to znaczy nie sięgania do podziałów, które były 40 lat temu, 30, 20, a nawet 10 lat temu, tylko patrzenia jakby realnie, w jakiej sytuacji znaleźliśmy się teraz, tak? To znaczy, gdzie, kto, które grupy, z jakich względów podlegają wykluczeniom, podatności na łatwe odpowiedzi, tak? Czy będą one nacjonalistyczne, czy będą one właśnie neoliberalne tak naprawdę, bo to też jest bardzo silna pokusa, przynajmniej była wcześniej. Na próbę właśnie patrzenia na takie nieoczywiste sojusze, w jakie niektóre zjawiska potrafią ze sobą wchodzić, tak jak pan przed chwilą wspomniał, czy neoliberalizm i nacjonalizm, to są dwie rzeczy, na które jesteśmy skazani. Pamiętajmy, że one też potrafią czasami, chociaż bardzo, bardzo dziwnie współistnieć ze sobą. Więc taki trud docierania do rzeczywistości, nazywania tych podziałów, walki, konfliktów na nowo, tak jak one teraz wyglądają, to może jest coś, czym powinniśmy się zajmować. Kończąc tę dyskusję, to ja chciałabym powiedzieć, że poruszyliśmy tyle tematów, tyle możliwych obszarów życia społecznego, że właściwie wychodzę z takim przekonaniem, że przed nami czasy coraz trudniejsze, co nie jest dobre dla zakończenia dyskusji, bo człowiek powinien wychodzić zbudowany i może to, co pan powiedział, że nie przepracowaliśmy i nie wyemancypowaliśmy tego konfliktu społecznego, jest jakimś takim dla mnie nadzieją, że jak zaczniemy nad tym pracować, to może się coś zmieni. Dalej jestem przekonana, że miejsce w edukacji na każdym poziomie życia, że to jest niezbędne, także dlatego, żebyśmy się takim konfliktem uczyli zarządzać od najmłodszych lat. W szkole jest na to miejsce bardzo mocne i dobre. Trudno mi podsumować, dużo wysłuchałem. Świat jest bardzo skomplikowanym miejscem, no i chyba tylko jakoś odwołując się do swoich neuronów lustrzanych i empatii możemy jakoś brnąć dalej. Dzięki. Świat jest skomplikowany. Tak, tak, oczywiście. Podobnie jak Weronika, chciałbym nawiązać w ostatnim słowie do tej monety. To jest problem, który bardzo, bardzo mnie przekonuje. Nawiążę do niego, ponieważ sam z tym problemem mam problem, sam nie wiem do końca, jak sobie z tym poradzić. Gdyby tak było, że rzeczywiście jesteśmy skazani na wybór pomiędzy neoliberalizmem, który rozmontowuje wszelkie więzi, skazuje nas na indywidualizm, konkurowanie itd., itd., oraz z drugiej strony na nacjonalizm, no to wtedy mamy przerąbane. Tak, dlatego, że właśnie to jest to, o czym mówiłem, to jest ten nieznośny przeplot polskiej historii, 10 lat obojętności mylonej tak naprawdę z pluralizmem, po czym przychodzi 10-letni mniej więcej okres gniewu, zemsty, znowu mylonej z dumą. Otóż wydaje mi się, że jakaś odpowiedź na to pytanie padała dzisiaj. Ja sobie tak pozbierałem trochę, jak takie drobne okruszki. To znaczy, ta odpowiedź tkwi we wszystkich możliwych politykach równościowych. Wszędzie tam, gdzie jest możliwe wynajdywanie, diagnozowanie, rozumienie, dostrzeganie różnic klasowych, ale nie tylko, prawda? Dlatego, że kłopoty na przykład na linii państwo-kościół nie dadzą się wyjaśnić przy użyciu konfliktu klasowego. Łatwo można konflikt klasowy wykorzystać do tego, żeby wzmocnić kościół, to jest jasne, ale on się nie pokrywa z tą klasowością, więc tak, trzeba rzeczywiście patrzeć wszędzie tam, gdzie te konflikty istnieją i wymyślać polityki równościowe. A to dla mnie oznacza, że trzeba między innymi na przykład zacząć odzyskiwać wszystko to, cośmy przehandlowali za kafę latte. Wszystkie powstania, tak, całą tę tradycję narodowo-wyzwoleńczą, która wcale nie jest tylko i wyłącznie narodowo-wyzwoleńcza, bo w niej również tkwi bardzo ogromna tradycja klasowa.
tak, w powstaniu listopadowym, w powstaniu styczniowym, może właśnie, może bardziej w styczniowym niż listopadowym, ale także w 1905 roku w Łodzi, a także w 1956 roku w Poznaniu. Proszę sobie tak przypomnieć, w 1956 roku w Poznaniu hasło nie brzmiało, nie wiem,